Kiedyś wspominaliśmy fakt, że bardzo łatwo z wielkim entuzjazmem, pasją coś zaczynamy, jakiś projekt. No i oczywiście zależy, jaki to jest projekt. Czasami może być to, jak to mówimy, projekt życia, czyli go się robi i robi całe życie. Czasami można wziąć dwie deski, zbić. Ja taki jestem trochę, muszę wam przyznać, ja to szybko wszystko robię i nie zawsze dokładnie, w związku z czym. Więc tak, no mam z tym problem, ale bo mi tak z tyłu głowy tam jest, żeby skończyć. No ale oczywiście pośpiech nie jest wskazany. Natomiast tak jak mówię, bardzo często zaczynamy coś, podejmujemy się, ja kiedyś tak was pytałem, ilu z was, ile osób książkę, którą zaczyna czytać, kończy. Już nie musicie podnosić rąk, bo ja pamiętam, że to tak mniej więcej było pół na pół. Więc ona nas fascynuje, pierwsze strony, pierwsze rozdziały, a potem tak już, jak to mówimy, ja już wiem, co będzie dalej. Niestety tak jest również, i mówię to z naciskiem, niestety, w życiu chrześcijańskim. Wielu z nas fascynuje się, czy wielu z nas pamięta tą chwilę spotkania z Jezusem, nawrócenia. No wszystko wtedy było inne, wszystko było takie świeże, wszystko było takie, że no czuliśmy wszystkimi zmysłami. Ale lata biegną. Lata biegną i już tak ta modlitwa nie cieszy i ta Biblia, którą czytam, taka ciągle taka sama jest. I wierzący, których spotykam, znowuż tacy sami, tam od czasu do czasu ktoś inny się pojawia, ale to wszystko takie samo, takie samo, takie samo. I ta monotonia często sprawia, że, no tak powiem wprost, jesteśmy znudzeni życiem chrześcijańskim. Inne elementy, które wpływają na to, że trudno jest dobiec czy wytrwać do końca, to trudności, przeszkody, które napotykamy, niesprzyjające warunki, które nas otaczają. Dzisiejsze słowo, mam nadzieję, pomoże nam, jak przezwyciężyć zniechęcenie, jak pokonać przeszkody, jak podnieść się z upadku, jak zachować nadzieję. Dzisiejsze słowo będzie słowem zachęty do wytrwałości. Zarówno wytrwałości w takich codziennych sprawach życiowych, ale przede wszystkim w naszym kroczeniu za Jezusem aż do końca, bo to nie jest łatwe. Na co dzień zmagamy się z różnymi problemami. Ze świadczeniem. Otacza nas tak bardzo zeświadczały świat. Z materializmem. Z pesymizmem. Ludzie patrzą na życie i nie widzą nadziei, nie widzą po co to wszystko, dlaczego. Spotyka nas również często wrogość. Wrogość do chrześcijan, wrogość do tego, o czym my mówimy, o kim my mówimy, o wartościach, które pielęgnujemy. Słyszymy niejednokrotnie, to dzisiaj to inaczej, to stare, to staromodne, to kiedyś tak było, ale dzisiaj to, na przykład akurat wróciłem ze ślubu, co nieco tam rozmawialiśmy o właśnie różnych ideach, które się pojawiają. Że małżeństwo to przeżytek. Człowiek patrzy na swoje małżeństwo. Jeżeli małżeństwo jest przeżytek, no to znaczy, że ta druga osoba obok mnie to przeżytek, tak? Nie mówię to do mojej żony, ale tak można takie wnioski. Jak małżeństwo przeżytek, to... Więc ten świat atakuje nas na różne sposoby i trudno jest. Trudno jest w tych ciągłych zmaganiach. Oziębłość, brak mocy w codziennym życiu, brak mocy w naśladowaniu Jezusa. Co z tym zrobić? Czy coś można z tym zrobić? Jak pokonywać te codzienne trudności, a przede wszystkim jak wytrwać do końca? Czyli dzisiaj z jedną osobą rozmawiałem i mówię, że wiesz, są takie dni, że to jest wszystko takie piękne, takie świeże, takie realne. A są takie dni, kiedy przychodzi diabeł i mówi, na pewno? Inne rzeczy są bardziej ekscytujące. Bardziej ciekawe niż życie z Jezusem. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli na dosyć znany tekst z listu do Hebrajczyków, gdzie będziemy czytali taki fragment od wiersza 32 i przejdziemy do 12 rozdziału, do wiersza 3. Zechcielibyście, drodzy, otworzyć Słowo Boże Hebrajczyków, list do Hebrajczyków, rozdział 11. Czytamy następujące słowa od wiersza 31. Mówi tak autor tego listu. Co mam jeszcze powiedzieć?
Oczywiście on wcześniej mówi właśnie o zniechęceniu, on wcześniej mówi o trudnościach, o przeszkodach, o tym, że nie jest łatwo. Co mam jeszcze powiedzieć? Jakimi słowami zachęty was podnieść, wzmocnić? Mówi, w sumie to zabrakłoby mi czasu na opowiadanie o Gedeonie, o Baraku, o Samsonie, o Jeftem, o Dawidzie, o Samuelu i o prorokach, o bohaterach Starego Testamentu. Ale mówi 33 wiersz, dzięki wierze pokonali oni królestwa, czyli doświadczyli zwycięstwa. Królestwa pokonali, zaprowadzili sprawiedliwość, doczekali spełnienia obietnic, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, wydźwignęli się z niemocy, stali się mężami na wojnie, zmusili do odwrotu obce wojska. Kobiety otrzymywały swoich zmarłych przez wskrzeszenie, inni natomiast zostali zamęczeni, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy z kolei doznali zniewag, biczowania. Jedni doznali zwycięstw, pokonali i tak dalej. Drudzy doznali zniewag, biczowania, zakuwano ich w kajdany, więziono, byli kamienowani, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, pozbawieni wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ktoś by chciał powiedzieć może, ja już mam dosyć, już proszę dalej nie czytać. A gdybyśmy tak na ewangelizacji powiedzieli, zapraszam cię do takiego życia, ile rąk by się podniosło? Ile ludzi gotowych byłoby powiedzieć, ja tak chcę? Chcę być gotowy, aby mnie ukamienowano, a nawet przeżynany być piłą, zabijany mieczem, błąkać się w owczych i kozich skórach, być pozbawionym wszystkiego, uciskanym i poniewieranym. Ci, których świat nie był godzien, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. Jakżeż obcy jest ten obraz naszemu współczesnemu chrześcijaństwu. Jakby z innej bajki, z innej historii. A wszyscy oni, 39 wiersz, choć dzięki swojej wierze zdobyli uznanie, i to jest dowód na to, bo się tutaj znaleźli, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Jakież musi być rozczarowanie, kiedy doświadczasz czegoś takiego, jesteś poniewierany, musisz uciekać i na koniec to, w co wierzyłeś, no nie otrzymuje. Nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Bóg bowiem ze względu na nas przewidział coś lepszego, to znaczy, by doprowadzić ich do doskonałości wraz z nami. Niesamowicie trudny, ale ważny wiersz. Z tego powodu, 12 wiersz, właśnie z powodu tych ludzi, z powodu tego, przez co oni przeszli, otoczeni jesteśmy wielką rzeszą świadków. Odrzućmy wszelkie przeszkody, czyli autor tego listu mówi, teraz my, którzy przechodzimy przez różne doświadczenia, trudności, przeszkody, mając wokół nas tych, którzy przez to przechodzili, odrzućmy i my wszelkie przeszkody oraz krępujący nas grzech, biegnijmy wytrwale w wyznaczonym nam wyścigu, utkwijmy wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali wiarę i który ze względu na czekającą go radość wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zajął miejsce po prawej stronie Boga. Pomyślcie o tym, który ze strony grzeszników doznał wobec siebie takiej wrogości, abyście, kiedy jesteście zniechęceni, nie upadli na duszy. Jeżeli jesteś zniechęcony, jeżeli trudno, jeżeli ciężko, jeżeli masz wrażenie, że pomiatają tobie, poniżają ciebie, że musisz może wprost uciekać. Nie jesteś pierwszy. Byli tacy przed tobą. Ciesz się, że ciebie jeszcze piłą nie przerżnęli. Tak dokładnie. Ciesz się, że jeszcze ktoś cię nie potraktował jakimś ostrym narzędziem. Autentycznie to jest rzeczywistość naśladowców, tych, którzy postanowili być posłuszni Bogu. Jak wytrwać do końca? Trzy rzeczy. Oczywiście jest ich może więcej, na pewno jest ich więcej, ale nie zapamiętacie. Trzy rzeczy.
Pierwsze, odwaga. Od 32 do 38 ten fragment pokazuje nam obraz ludzi, którzy wytrwali do końca, bo w życiu im towarzyszyła odwaga. Nie brawura. To nie chodziło o brawurę, a co mi tam śmierć? A co mi tam, wiecie, tam taka brawura, odwaga. Taka historia, bo tutaj jest też wspomniane chyba o ogniu, tak? To jest taka historia trzech przyjacieli Daniela. Szadrach, Meszach i Abednego. Ponieważ nie poszli na kompromis, nie mieli zamiaru, nie chcieli kłaniać się posągowi, który wybudował król Nebukadnezar, a właściwie dał się podpuścić przez swoich doradców, żeby w ten sposób zmusić wszystkich do bałwochwalstwa, również naśladowców Jahwe, wybudował posąg. A ci trzej mężczyźni mówią: słuchaj królu, my nie pokłonimy się. Ale król mówi: słuchajcie, a wy wiecie, co was czeka? Jak wy się nie pokłonicie, wiecie, jaki jest nakaz królewski? Przypieczemy was. I to tak was przypieczemy, że prawdopodobnie, kiedy tam wpadniecie, to tylko będzie para. Nic więcej. Jest napisane, że piec został tak rozgrzany, ten piec, którym mieli być oni spaleni, że ci, którzy ich wrzucali, sami zostali spaleni. Ostatnio oglądałem taki program o takich wytopach stali, jak ci mężczyźni, którzy tam tą surówkę wylewają, jak oni są osłonięci, czym oni są ochronieni przed tym żarem, jakie specjalne ubrania trzeba mieć, żeby ten żar ich nie spalił. O, to coś w tym rodzaju, tylko że wtedy tej technologii nie mieli, tej techniki i ci, którzy tam... On mówi: słuchaj, my nie pokłonimy się, bo my wierzymy w naszego Boga. Ale tam jest bardzo ważne stwierdzenie. Oni mówią: nawet jeśli nasz Bóg nas nie wyratuje, czyli nawet jak nie pójdzie po naszej myśli, nawet jak nie ujdziemy na żywo z głową z tej sytuacji, to my i tak się nie pokłonimy. Oczywiście znający tą historię wiedzą, że oni zostali wrzuceni do tego pieca i tam sobie chodzili. Wiecie, to jest niesamowite. No jak to? Przecież ci, co ich wrzucali, to zostali spaleni, a tamci sobie chodzą. I okazuje się, że tam był jeszcze ktoś. Jeszcze ktoś, Słowo Boże mówi, postać anioła, niektóre tłumaczenia mówią postać Syna Człowieczego. Jezus był z nimi. Oczywiście Bóg uratował ich, tak samo jak później Daniela, którego wrzucił do lwiej jamy i zostały zamknięte paszcze lwów. Ale autor do Hebrajczyków mówi, ale byli tacy, których nie uratował. Widzicie, my mamy skrzywiony obraz chrześcijaństwa, że w chrześcijaństwie zawsze wszystko będzie dobrze, mile, łagodnie, z każdej choroby będziemy uzdrowieni, będzie po prostu luksus. A potem patrzymy i okazuje się, że nie ma luksusu, gorzej, są choroby, jeszcze gorzej, Bóg nie wysłuchuje, jeszcze gorzej, ludzie umierają. I wielu, patrząc na to, mówią: to ja z takim Bogiem nie chcę. Innego Boga mi zwiastowali. Tak, to jest błąd ewangelistów, którzy zwiastują cukierkowatego Boga. Boga, o którym nie mówi to słowo. I zachęcają do tak naprawdę wyjazdu takim statkiem gdzieś po Hawajach. A okazuje się w trasie, że lądują gdzieś na pustyni, albo zamiast statku turystycznego to jest okręt wojenny. Odwaga. Odwaga, która towarzyszyła w życiu tych wszystkich. Tak jak tych przyjaciół Daniela, tak był Gedeon. Chociaż wiecie, poczytajcie sobie o Gedeonie. On tutaj wylądował, tak? On wylądował jako ten, który był bohaterem. Ale jak go Bóg musiał przećwiczyć, żeby był bohaterem? Najpierw jak przychodzi do niego anioł, ja nie mam czasu, żebyśmy to wszystko przestudiowali, przychodzi anioł do niego, Pan mówi: Gedeonie, mężu waleczny. A o kim mówisz? No o tobie, ja mąż waleczny. No proszę cię bardzo, no. Oskarżę mężu waleczny. Wiecie, co wywołuje na jego twarzy? Uśmiech, no.
Może on tam by, może by tam trochę tam podskoczył, tak? Ale no jaki mąż waleczny, tak? No dobrze, idziesz na wojnę, dobrze. I on zebrał wojsko, duże wojsko, a Bóg mówi, wiesz co, za dużo jest. Za dużo? Ja myślałem, żeby tutaj jeszcze napożyczyć, jeszcze zwołać, za mało. Przecież my stoimy przed wielką armią. Nie, wiesz co, oddziel jeszcze ich tam, nie? Kto pamięta, z jaką liczbą poszedł Gedeon do walki? Ktoś pamięta? 300. To łatwo zapamiętać, ponieważ taki film jest też, tylko nie o Gedeonie, ale o innych, że tak powiem, walecznych wojownikach. 300, taki tytuł jest chyba. W 300. Stanął naprzeciw armii, chyba tam było kilka tysięcy ludzi. Tak? Myślicie, że mu się plecy nie spociły, jak stanął? Nie myślisz, myślicie, że nie pomyślał, Panie Boże, na pewno? Ale Bóg stawia w takich sytuacjach, postawił w takiej sytuacji tych przyjaciół Daniela, Gedeona, żebyśmy zobaczyli odwagę ich. Odwagę nie opartą na ilości, na to, ile tam wojsk było, jakie potężne wojsko, tylko odwagę opartą na Bogu. Na Bogu. Niejednokrotnie do króla, który stawał naprzeciwko wielkiej armii, Bóg mówił, to moja wojna, nie bój się. Do młodego Jozuego również mówił, nie bój się. Odwaga, ale odwaga nie brawura, odwaga, która jest oparta na Bogu, która jest, cały czas sobie tutaj przypomina z tyłu głowy, Bóg jest ze mną, Bóg jest ze mną, Bóg jest ze mną. Pierwszy Kościół, który był najbardziej prześladowanym Kościołem, znaczy w sensie nigdzie tak nie prześladowano jak nigdy tak nie prześladowano Kościół jak w pierwszych wiekach. Miał dwa silne narzędzia w swoim ręku, które przekonywały i które sprawiły, że on się rozwijał. Nie było internetu, nie było satelit, nie było telefonów, nie było niczego. Jak to się stało, że ten Kościół prześladowany rozwijał się? Przez 300 lat Kościół był prześladowany. Jak to się stało? Nie było tych mediów, które mamy. Ktoś powiedział dwa elementy, dwie rzeczy. Przykład życia. Ich życie było tak jaskrawym przykładem odmienności, tak jaskrawym przykładem mocy, że ludzie, którzy widzieli chrześcijan, nie mieli wątpliwości, że to są inni ludzie. A drugie to argument wiary. Tej wiary, która prowadziła ich przez areny, przez stosy, przez wiele innych doświadczeń. Jak nabywasz, jak wzmacniasz swoją wiarę i odwagę? Wiemy, ale nie chcemy. Wiemy, że odwaga i wiara wzmacnia się w próbach, doświadczeniach. Ale kto z nas jest gotowy przechodzić przez takie próby i doświadczenia? Kiedyś znany reformator Luther powiedział, jeśli wiesz, od czego zostałeś uratowany, z czego zostałeś uratowany, uświadamiasz sobie, jaki strach mógł ci towarzyszyć. Ale jeśli wiesz, do czego zostałeś uratowany, wówczas twoje życie napełnione jest radością. Bo tylko zobaczenie z czego, to sobie myślisz, jak dobrze, że mnie to ominęło. Ale jak wiesz, do czego, to wtedy twoje życie napełnione jest radością. Odwaga. Po drugie, czytamy to od 35 wiersza i dalej, właściwie od 36, wierność w obliczu trudności. Ci pierwsi gasili, zwyciężali, pokonywali. No tak, ja bym jeszcze z nimi, to bym się tam gdzieś utożsamiał. Ale co z tymi, co tutaj jest 36 wiersz, zobaczcie, a co z nimi? Drudzy z kolei doznali zniewag, biczowania, zakuwano w kajdany, przeżynano piłą. Modlili się zapewne. Panie Boże, wyrwij mnie stąd. Zabierz mnie, uratuj mnie. I nic. Jestem przekonany, że wielu z nich w głębi serca myślało, Boże, gdzie jesteś? Boże, dlaczego mnie to spotyka? Dlaczego wołam do Ciebie, a Ty mnie nie wysłuchujesz? Głuchy jesteś? Dlaczego, Panie, dlaczego zezwalasz na takie doświadczenia? Dlaczego muszę być poniewierany? Dlaczego muszę być uciskany?
Dlaczego mi wszystkiego pozbawiają? Dlaczego muszę się tułać? No może nie po pustyniach i górach, ale dlaczego? Dlaczego muszę zmienić tą pracę? Dlaczego to czy tamto się wydarzyło? Wierność. My wszyscy w naśladowaniu Jezusa jesteśmy powołani do wierności. Odwaga, druga rzecz, to wierność. Wierność na wielu poziomach. Wierność w życiu osobistym, wierność w służbie, w świadectwie, ale też wierność w domu, w szkole, w pracy, na ulicy czy w innym miejscu. Niezależnie od miejsca, niezależnie od zadania, niezależnie od tego, gdzie jesteś i kim jesteś, wierność. Wierność. Łatwo jest być wiernym, jak wszystko dobrze idzie. Zdrowie, praca, rodzina, co tam jeszcze. Ale o wiele trudniej jest z wiernością, kiedy się wszystko sypie. Jeszcze w dodatku nie wiemy dlaczego. Nie rozumiemy tego. Wierność. To, co tych ludzi, 39 i 40 wiersz, to jest dla mnie najsmutniejsze czy najtrudniejsze, ponieważ oni byli wierni, wszyscy oni, choć dzięki swojej wierze zdobyli uznanie, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Nie wszyscy doczekali, żeby tutaj na ziemi zobaczyć to zwycięstwo. Ale zobaczyli je po tamtej stronie. Dlatego wiecie, rodzi się bardzo ciekawe pytanie, dla jakiego, takie słowo może nie do końca zrozumiałe, dla jakiej gratyfikacji, jak mi ktoś może pomóc zamienić to słowo na inne, gratyfikacja lub, co? Nagroda. Dla jakiej nagrody żyje? Dla jakiej gratyfikacji nagrody? Tej tutaj, teraz, czy tej tam? My żyjemy w świecie, który mówi tu i teraz, który nas motywuje do szybkiej gratyfikacji. Chcesz, dzisiaj inwestujesz, jutro masz zysk. Dzisiaj bierzesz to, jutro wyglądasz tak i tak dalej, i tak dalej. Wszystko natychmiast. Kto tam myśli o wieczności? Kto myśli o nagrodzie w niebie? Pamiętacie, kiedyś mówiliśmy o nagrodzie? Żyjemy w świecie, który jest pod presją gratyfikacji teraz, a oni nie otrzymali teraz. A jednak znaleźli się na tej liście bohaterów, którą czytamy. Bowiem Bóg ze względu na nas przewidział coś lepszego, to znaczy, by doprowadzić ich do doskonałości wraz z nami. Czyli tak jakby mówił ten list do Hebrajczyków, czy ten autor, że my również, kochani, nie zawsze zobaczymy w naszym życiu jakieś wspaniałe zwycięstwo i sukcesy. Będziesz wierzył, ufał Bogu i przyjdzie dzień, zastanowisz się i powiesz, po co to? Będziesz podnosił się 150 raz ze swojego grzechu i zadasz sobie pytanie, ile razy jeszcze? W ubiegłym tygodniu byłem na konferencji, rozmawiałem z młodym człowiekiem i mówił, wiesz, życie to wydaje się czasami jak taki, bo apostoł Paweł mówi, że życie chrześcijańskie to bieg. Że to taki bieg, ty biegniesz sobie w takich podskokach, pięknie, tam trybuny, tam ludzie, tam ci wszyscy klaszczą. Ale mówi, wiesz co, czasem moje życie to jest jak czołganie się. Żeby tylko dojść do końca tego dnia. Ja wiem, że niektórzy z was, którzy przede wszystkim fizycznie gdzieś cierpią z powodu jakichś chorób, to dla nich, żeby przejść przez dzień, to jest męka. Ale dla wielu z was również duchowa męka, żeby po prostu żyjecie w takich okolicznościach, wśród takich ludzi, żeby przejść przez to, to jest męka. Życie chrześcijańskie to nie zawsze taki piękny z laurem gdzieś tam bieg, ale czołganie się, to jest trud. To jest trud. Dlatego potrzeba nam wierności. Potrzeba nam pełnego zaufania i poddania się Bogu. Łatwo jest ufać Bogu, łatwo iść za Bogiem, kiedy wszystko jest okej, kiedy Bóg nam błogosławi, wysłuchuje naszych modlitw, wtedy Bóg jest mocny. A co, jak nie wysłuchuje modlitw, to co? Już nie jest mocny? No oczywiście diabeł przychodzi i mówi nam, no pewnie, że nie. Bo gdyby Bóg ciebie kochał, bo gdyby Bóg był wszechmocny, to na pewno by tak się nie stało. A co jeśli Bóg oczekuje od nas posłuszeństwa, zaufania, oddania, bez względu na to, czy wysłucha cię, czy nie? Jeśli nie otrzymujesz to, czego głoszą obietnice. Dam wam przykład.
Jest taka piękna obietnica, naprawdę piękna obietnica. Apostoł Paweł mówi, wszelkie wasze prośby powierzcie z dziękczynieniem Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Jezusie Chrystusie. To jest obietnica. A co jeśli tak się nie dzieje? Co jeśli niepokój wraca do twojego serca? Co jeśli jakaś troska wraca do twojego serca? Ja jestem przekonany, że wielu z was wie, o czym mówię. Jestem przekonany, że wielu z was sobie gdzieś ten tekst próbuje cały czas powiedzieć, tak, ale pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie mojego serca, moich myśli. Ale co to będzie? No Panie Boże, ale jak to będzie? Ale pokój Boży, nie zawsze jest to takie proste i takie łatwe. Jest obietnica, wezmę tą obietnicę, będę ją sobie powtarzał i wszystko będzie dobrze. Nie zawsze tak jest. A co jeśli tak się nie stanie? A co jeśli Bóg oczekuje wierności i wytrwania, kiedy zdaje się, że ciebie opuścił lub dopuścił do wydarzeń, które nie pasują do obrazu twojego Boga? Co wtedy? Wyobraźmy sobie nie tylko tych bohaterów, o których tu jest powiedziane, którzy byli znieważani, biczowani, zakuwani w kajdany, więzieni, przeżynani, ale wyobraźmy sobie ich bliskich. Jak oni musieli cierpieć. Oczywiście Szczepan, kiedy był kamienowany na koniec, to co zobaczył? Jezusa. To jest bardzo ciekawe wydarzenie, bo zastanawiam się, no bo my mamy to zapisane, tak? Ale przecież Szczepan nie przeżył. Przecież on nie powiedział, wiecie co, jak oni mnie kamienowali i ja już byłem na granicy, to ja wtedy zobaczyłem Pana Jezusa i tak mi dobrze się zrobiło. No nie mamy tego. Skąd to się wzięło? Mam dwa przypuszczenia. Pierwsze, myślę, że byli tam jacyś wierzący obecni i widzieli to na jego twarzy. Może nawet wypowiedział on słowa, zresztą on wypowiedział słowa, tak? Oto widzę Syna Człowieczego siedzącego po prawicy Ojca. I ktoś gdzieś to zapisał. I to jest moje głębokie przekonanie, kochani, że pośród tych bolesnych doświadczeń, może wtedy, kiedy Bóg nie wysłuchuje i kiedy ta piła cię przeżyna i te kamienie na ciebie spadają, to przyjdzie Jezus i będzie przy tobie. I ciebie posili, tak jak posilił Szczepana. Abyś wytrwał do końca. Abyś dalej szedł za nim aż do końca. Sobie zapisałem takie zdanie. Jest wiele powodów, aby zrezygnować i niewiele, aby wytrwać. Codziennie, każdego dnia mamy wiele powodów, żeby zrezygnować, a diabeł jest mistrzem, żeby nas do tego zmotywować. Niewiele, żeby wytrwać. Jakie są powody, żeby wytrwać? Dwa. Tylko dwa. Zbawienie i nagroda. Tylko dwa powody. Tylko, że to jest takie, wiecie, no tak, ale to... A jaka ta nagroda? No też kiedyś byśmy studiowali, też tak o tych nagrodach, to tak... No nie wiadomo, jak to będzie. Ale powodów, żeby zrezygnować, jest masę. Każdego dnia masę powodów, żeby zrezygnować. I po trzecie, oprócz odwagi, wierności, jest na takie samo słowo wytrwałość. Wytrwałość z perspektywą wieczności. Wytrwałość, która prowadzi do końca. Wytrwałość, która utrzymuje nas na właściwej ścieżce i pomaga w tym kroczeniu za Jezusem. Większość ludzi za swoje działania czy pracę oczekuje, tak jak powiedziałem, zapłaty natychmiast, teraz, gratyfikacji już. Ale niewielu jest gotowych czekać na to, co będzie potem, na nagrodę w górze. W tym następnym fragmencie od 12 rozdziału czytamy o trzech rzeczach, które pomagają nam wytrwać. Po pierwsze, zaopatrzenie czy
wsparcie ze strony Boga, zaufanie w Boże obietnice. Z tego powodu my, otoczeni tak wielką rzeszą świadków, odrzućmy wszelki grzech oraz krępujący nas grzech i biegnijmy wytrwale w wyznaczonym nam wyścigu, a wyścig zazwyczaj kończy się jakąś nagrodą. Apostoł Paweł mówi, że nikt nie biegnie, jakby nie wiedząc, że go coś tam na końcu czeka. Zaufanie w Boże obietnice. Bóg bowiem ze względu na nas przewidział coś lepszego. Coś lepszego. Do końca nie wiemy, jak to lepsze będzie wyglądać. Ale perspektywa tego, co otrzymamy, a nie tego, co mamy, powinna utrwalać nasz krok za Jezusem. Głęboko w sercu musimy pielęgnować świadomość nagrody. Ja zawsze będę to podkreślał. Nic nie przeprowadzi nas przez jakiekolwiek trudności w naszym życiu, jeżeli nie będziemy mieli perspektywy wieczności. Ta perspektywa wieczności musi tam być, tam musi nas ciągnąć. Bo jak patrzysz na to, co dookoła, nie znajdziesz siły i motywacji. Perspektywa wieczności, perspektywa nagrody, perspektywa tego, co otrzymamy, ciągnie nas do przodu. Życie wiecznością, a nie teraźniejszością. Dlatego apostoł Paweł w innym miejscu mówi o tym, co w górze myślcie. Do tego zdążajcie. Jak bardzo nasze myśli przygniecione są codziennością i o tym, co jest dookoła nas, tu i teraz. Drugi element, który wzmacnia naszą wytrwałość, to przykład innych. To przykład innych. Z tego powodu my, otoczeni wielką rzeszą świadków, porzućmy wszelkie przeszkody i wytrwale dalej dążmy. Przykład innych. Oczywiście możemy szukać tych przykładów tutaj. I to jest ważne. Ale zachęcam was, kochani, w naszej księgarni jest kilka takich ciekawych biografii, historii o bohaterach wiary. Nawet taka edycja była, kilka takich książek było, można tutaj do siostry Anetki podejść i zapytać. Bohaterzy wiary. Jacy to byli ludzie? To nie tylko ci świadkowie, którzy gdzieś tam 2000 lat temu funkcjonowali, ale są też tacy, którzy mogą być dla nas przykładem sprzed 100 lat, sprzed 50 lat nawet, tak? Z czasów wojny, jak trwali wiernie przy Panu. Przykładem mogą być również i nam współcześni chrześcijanie, o których często nie wiemy, ale warto poczytać, ponieważ są takie organizacje jak bracie Piotrze, przypomnij mi, co z prześladowanymi, Open Doors, i druga jest o prześladowanych chrześcijanach, tak? Które są historie, nawet na stronie Open Doors wejdziecie, czy jak się nazywa ta druga, prześladowanych chrześcijanach? Głos prześladowanych chrześcijan. Głos prześladowanych chrześcijan. Wejdźcie sobie, jeżeli macie dostęp do komputera, możecie. Tam są świadectwa, tam są filmiki ludzi, którzy dzisiaj są prześladowani i którzy niejednokrotnie siedzą w więzieniach, tak jak my teraz tutaj w ławce. No, oni wytrwale idą. To jest bardzo ważne, żebyśmy widzieli, pamiętali o przykładzie innych. Nie jesteś sam w swoim biegu. Życie chrześcijańskie nie jest życiem samotnika. Mamy, powinniśmy siebie nawzajem zachęcać. To właśnie teraz tu czynimy. Zachęcamy siebie nawzajem. Między innymi przykładami tych, którzy wytrwali do końca, chociaż nie mieli łatwo. A jak wcześniej mówi nam tekst, gotowi byli i oddali swoje życie. Dziękujmy Bogu za to, że żyjemy w kraju, który nie wprowadza takiego reżimu zakazu wiary i wyznania, że za to, że jesteś naśladowcą Jezusa, musiałbyś siedzieć w więzieniu. Ale wiecie, niewiele trzeba. Niewiele trzeba. Dwa tygodnie temu czytałem o sportowcu znanej ligi futbolowej w Australii, który wyraził się na mediach społecznościowych, na Facebooku, co Bóg mówi o grzesznikach, i wymienił tam różnych grzeszników. Następnego dnia został wyrzucony z zespołu, bo ośmielił się na Facebooku powiedzieć nie co on myśli, tylko co Bóg myśli o grzesznikach. A co, jeśli będzie taka sytuacja, że
to, co my tutaj robimy i to, co my czytamy, tylko tutaj będzie wolno. A już jak pójdziesz na zewnątrz, na ulicę, będziesz chciał komuś powiedzieć o Bogu i o zbawieniu, ale nie będziesz mógł mówić o grzechu, bo to będzie mowa nienawiści. Nazwanie kogoś grzesznikiem będzie mową nienawiści i ktoś cię za to poda do sądu. Drodzy, my jeszcze tego może nie widzimy, ale takie rzeczy już się dzieją. To niewiele trzeba. Czy jestem gotowy również pójść na kompromis i powiedzieć, to może zmieńmy język. No ale jak zmienić język? To trzeba Biblię zmienić, tak? To zmieńmy wartości. No ale jak zmienić wartości? To trzeba Biblię zmienić. A więc tak jak kiedyś, tak i dzisiaj Bóg wzywa nas do bezkompromisowego naśladowania, a nie układania się i poddawania się pod ten świat. Wytrwałość możesz wzmacniać zaufaniem w Bożą obietnicę, patrząc na przykład innych ludzi, którzy wytrwali do końca. A co najważniejsze, jak mówi ten tekst, iść za przykładem Jezusa. Drugi wiersz. Utkwijmy wzrok w kim? Mówi autor, patrzcie, otoczeni jesteśmy świadkami, wieloma wspaniałymi postaciami. Tak, to jest ważne, ale wzrok masz utkwić w Jezusie. Utkwijmy wzrok w Jezusie, który wzbudza doskonali wiarę. Bardzo ważny tekst. To Jezus wzbudza naszą wiarę. To Jezus doskonali tą wiarę. I On jest tym, który stoi na końcu naszej wiary. I który ze względu na czekającą Go radość wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zajął miejsce po prawej stronie Boga. Idź za przykładem Jezusa. Potrzebne nam są przykłady wśród wierzących ludzi. Tak, potrzebne są. Żebyśmy sobie też to uświadomili. Inni też cierpią, inni też przechodzą, ja nie jestem jedyny. Ale tym najwyższym przykładem ma być dla nas Jezus. On zostawił nam przykład wytrwałości, aż do końca jest napisane w liście do Filipian. On przyjął postać sługi i był posłuszny aż do końca i jest powiedziane, jaki to był koniec, aż do śmierci krzyżowej, tak jak tutaj. Ze względu na czekającą go radość, czyli on widział to, co tam go czeka. On nie żył gratyfikacją tutaj na miejscu, tu, że zaraz dostanie nagrodę. On wiedział, że tam go czeka radość. Wycierpiał krzyż, wycierpiał hańbę i zajął miejsce po prawej stronie tronu Boga. Pomyślmy o tym. Kiedy będzie ci ciężko, kiedy będzie ci trudno, kiedy będziesz chciał, jak to mówią, rzucić ręcznik na ring i powiedzieć dosyć, nie mam dalej siły, nie chcę dalej. Pomyśl o tym, który ze strony grzeszników doznał wobec ciebie tak wielkiej wrogości, abyś zniechęcony czy zniechęcona nie upadł na duszy. Droga siostro i drogi bracie, zniechęcenie jest wpisane w nasze życie. To nie jest pytanie czy, tylko kiedy. Dlatego kiedy będziesz zniechęcony, pomyśl o tym, który tego wszystkiego doświadczył. Doznał wobec ciebie takiej wrogości, która zaprowadziła go na krzyż. Pomyśl nie tylko, kiedy będziesz zniechęcony, ale również po to, abyś nie upadł. Powinniśmy codziennie przypominać sobie i zachęcać siebie bardzo prostymi słowami. Nie poddawaj się. Nie poddawaj się. Idź dalej. Bądź wierny. Bądź wierny aż do końca. Tak jak powiedzieliśmy, jest wiele powodów, aby zrezygnować i rzucić to wszystko. Nasz przeciwnik, diabeł, tylko na to czeka, co rusz, rzucając nam kłody pod nogi. A nagroda w niebie to kwestia wiary i zaufania, że otrzymasz ją od Pana. Pytanie jest, za czyim głosem pójdziesz? Komu zaufasz? Kto cię przeprowadzi? Kto cię poprowadzi aż do końca? Oby to był Jezus. Bo tylko On, jak czytaliśmy, jest sprawcą, jest źródłem, dawcą naszej wiary. Tym, który ją też podtrzymuje i kształtuje. I tym, który stoi na końcu.
Tak, w życiu chrześcijańskim nie jest łatwo. Dlatego potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy siebie zachęcać, ale przede wszystkim cały czas patrzeć na Chrystusa. Amen.